Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie na kolejnym odcinku kondwiadowczej charakterystyki terenu. Coś znowu mam jakieś kłopoty z połączeniem, ale miejmy nadzieję, że zaraz się to zacznie. U mnie już jakoś leci, także bardzo dobrze. Proszę Państwa, najpierw powiem o czym nie powiem dzisiaj, mimo że ktoś mnie prosił, i powiem dlaczego. Nie powiem nic o śmierci ludzi, których znałem, moich kolegów w służbie. Tym bardziej, że jednym z takich, takich osób jest młody człowiek, który był członkiem mojej bliskiej rodziny. Ci ludzie wszyscy mają swoich bliskich i 1 listopada zostawmy im wspomnienia. Ja nie będę spekulował, bawił się w politykę na cudzej śmierci. Nie jestem telewizją zdaną, mniej zdaną, lubianą bądź nielubianą. I tu przy okazji, proszę Państwa, ja wiem, że jest to cholerna amatorka, ale póki nie mam środków na prawdziwą telewizję, to taka amatorka będzie. Trudno, tak musi być. Natomiast zacznę od trzech rzeczy, w tym dwóch bardzo śmiesznych. Jedna śmieszna rzecz to po wczorajszej audycji pojawił się na YouTube z komentarzami bardzo ciekawymi. Józef Stalin, który zresztą pracę zaczyna na pierwszą zmianę, ale w, innym, w innej strefie czasowej, to widać wyraźnie. Nie będę go blokował, bo jak go zablokuję, to przyjdzie jakiś Pawry Iberia albo kto inny, więc trudno, niech sobie pisze. Zobaczymy, kto ma większą cierpliwość do tego. Także Józef Stalin, brawo, dziękuję ci bardzo. Mieć własnego trola w pewnej służbie to naprawdę jest duże, duże osiągnięcie. Czekam, czekam na Twoje następne wpisy, a tak na dotabenę, patrząc po jakości i Twoich wpisów i inteligencji Twoich wpisów, to Józef stanie by cię pierwszy postawił pacjentku za to, no, ale to już najmniej, najmniej ważne. A druga rzecz to wrócę do Ostrołęki. Otóż otrzymałem się informację, że ten wczorajszy program podziałał trochę w Ostrołęce, bo zaczęły się tam dość duże dyskusje i. Podobno ma się tam pojawić z ekipą TVN w tej sprawie. I tutaj chciałam powiedzieć jedną rzecz, proszę Państwa. TVN, Polsat, fakt, Gazeta Wyborcza takiego hejtu przeciwko sobie i tak jak one mnie po prostu zmieniły dokładnie, to chyba nikogo z moim backgroundem, moim życiorysem nikt nie został tak zmielony. Oczywiście to też jest ciekawe, że ci dziennikarze obserwują takich jak ja, wyciągają i robią swoje autorskie programy, wyciągają tematy, robią swoje autorskie programy bez nawet powiedzenia, kto był pierwszy. No ale cóż, taka jest rola. Oni mają pieniądze, mają wozy transmisyjne, mają środki, mają możliwości. Ja tych możliwości nie mam, póki nie będę miał, będę niestety. Takie będą mi niestety to podkradać. I bardzo dobrze zresztą, dlatego że jeśli to ma służyć pomocy ludziom w Ostrołęce i tej komunikacji, to proszę bardzo, ja, niech, tak, niech tak będzie. I teraz a komunikacji. Wczoraj mi jeden z komendatorów napisał, że czego ja się czepiam, komunikacja jest wszędzie bardzo droga. Tak, ja wiem, że jest bardzo droga. Bardzo droga jest również w Warszawie ta komunikacja i bardzo bym chciał, żeby podatki, które płacę miastu i wszelkie opłaty miejskie, były po prostu przeznaczone właśnie na tą komunikację. Dlaczego? Dlatego, że, no coś tutaj się, ma się rozpocząć teraz misja, jakoś się tutaj, tam się nie rozpoczyna, dlatego, że sytuacja jest, sytuacja jest taka, jest w Warszawie ulica Marszałkowska. Wszyscy znają ulicę Marszałkowską, kiedyś to była bardzo ekskluzywna ulica, w tej chwili to jest ulica samych banków i budynków Urzędu Miasta. Otóż ja tak sobie obserwowałem, ze względu na to, że niestety e, czynsze na no, sklepy są w Warszawie, były tak wyśrubowane, szczególnie na Marszałkowskiej, to po prostu e, w ten, to po prostu. Sklepy bankrutowały. Lokale stały puste, niektóre stoją puste w dobrych miejscach i co się dzieje? Ponieważ nikt nie chce płacić tak wyśrubowanych ciężarów, wchodzi Urząd Miasta z kolejnymi instytucjami. W związku z czym moje podatki idą, proszę Państwa, na urzędników. Na po prostu na urzędników. Niestety. I w tym momencie naprawdę nie żal mi jest znaczy ten komentarz jest niesłuszny. Ja wiem, że komunikacja jest droga, ale o wiele droższe są pensje urzędników i lokale w najlepszych punktach miasta, które właśnie są na urzędników przeznaczone. I tyle na razie. Ktoś mnie jeszcze dzisiaj prosił, na, żebym powiedział coś o wczorajszym zamachu, na, o wczorajszym zamachu w, na Manhattanie. Nie wiem, co powiedzieć. Znowu to samo. To trochę już jest bez sensu powtarzać się w kółko, że takie zamachy będą, że tak będzie to wyglądać, że coraz więcej tutaj różnych ludzi, uchodźców, co robią służby i tak dalej. I do tego dochodzimy do pewnego, do pewnego ciekawego, do pewnej ciekawostki. Otóż pewna pani o dziwo zadała proste pytanie i zaczęła się zastanawiać, co jest tak zwanym wettingiem. Wetting to jest po angielsku sprawdzanie, dokładne sprawdzanie, w służbach tych wszystkich przybyszy, jak ta pani to nazwała. No właśnie, wetting przy tej ilości pełny jest niemożliwy. Możemy po prostu zapomnieć o czymś takim. Możemy zapomnieć, po prostu możemy zapomnieć. Dlaczego? Dlatego, że musiałaby istnieć współpraca z państwami, skąd przybysze są, a ta współpraca jest różna. Ten człowiek na Machatanie pochodził z Uzbekistanu. Więc co? Trzeba było współpracować z, z Uzbekistanem, prawda? Co powie pracownik, co powie Uzbekistan? No to cóż, służba, dana służba, w tym wypadku pewnie FBI, musi wierzyć. Musi to wierzyć, prawda? Przepraszam, coś tu piszę. Musi wierzyć. I co? Co ma uwierzyć? Oni powiedzą, co chcą. Rozmawiałem z człowiekiem, który był który jest kurden, mieszkający w Polsce od po prawie 30 lat. zna język kurdyjski bardzo dobrze, pochodzi stamtąd, zna tą kulturę, zna te obyczaje. No i dorabia sobie, znaczy został wynajęty jako jeden jedyny zresztą tłumacz tego języka do jednego z obozów uchodźców na terenie Niemiec. I co on powiedział? Powiedział, że większość tych uchodźców ma źle przygotowane legendy. Okazuje się, że mówi, że tak, z Kurdystanu, a nigdy z Kurdów, od Kurdów, a nigdy tam nie było, nie zna miast, nie zna obyczajów, więcej, nawet języka nie zna. I tak to po prostu wygląda. W przypadku tej ilości ludzi, tej ilości przybyszów, nie jest możliwy żaden prawdziwy wetting. Jeśli byśmy rzeczywiście skoncentrowali się na prawdziwych uchodźcach, to też miejmy świadomość, że ten wetting również byłby ograniczony, ponieważ byłaby to strefa wojny. A w strefie wojny bardzo ciężko sprawdzić, czy rzeczywiście są takie sytuacje, czy taka rodzina jest, czy taka rodzina żyje i tak dalej, i tak dalej. Z punktu widzenia operacyjnego to jest bardzo trudne. Ja powtórzę to, co już kiedyś mówiłem na temat ks -powców. To nawet w czasie niergałów trochę napisałem, że mieliśmy ogromny napływ Ludzi z byłego Związku Radzieckiego na początku lat 90., którzy, którzy, no znaczy, no, którzy, występowali o kartę stałego pobytu tutaj. I była wtedy taki ran na pomoc Polakom i na kartę, i na kartę Polaka. Kartę Polaka można było dostać łatwo na podstawie jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego, że ktoś w rodzinie jest Polakiem. W tej chwili jest inaczej, ja mówię o tych latach. No i kiedyś dostaliśmy. I kiedyś dostaliśmy takiego człowieka, kartę Polaka wydano człowiekowi, który gdzieś tam zgłosił się do konsulatu w okolicach Syberii z zaświadczeniem carskim, że jego babcia była Polką, zesłaną tam, zresztą tam na, na Syberię. To było carskie, podbite notabene w 1942 roku przez NKWD. Żeby było śmieszne. I teraz autentyczność tego papieru, i czy to jest ten facet. Jak to sprawdzić? No, musiałbym po prostu jako polski kontrwywiad napisać do rosyjskiego kontrwywiadu bądź rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, rosyjskich służb w ogóle, żeby mi to potwierdzili. Oni oczywiście by potwierdzili natychmiast. Niestety ten człowiek musiał z automatu przy karcie, Polaku dostać, karcie Polaka dostać wszystkie prawa Polaka, kartę stałego pobytu, pozwolenie na pracę, różne warunki socjalne. Tak to było. To jest ten sam problem, ten sam problem oczywiście ilościowo większy jest w tej chwili z ludźmi, którzy z przybyszami, którzy przybywają do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział jeszcze, że tam była loteria wizowa. No więc ta loteria wizowa też jest dość ciekawą sprawą, szczególnie w Uzbekistanie, bo kto wie, czy przypadkiem tak nie było, że loterię wizową wygrał ten, kto miał wygrać. Ja nic nie sugeruję. Ludzie, domyślcie się Państwo sami, o co w tym wszystkim chodzi następna sprawa ktoś mnie pytał dzisiaj o cmentarze o cmentarze radzieckie cmentarze żołnierzy radzieckich i o wykorzystanie ich polityczne przez Rosję tak, oni to wykorzystują ale to jest problem bo to jest spuścizna po PRL-u ponieważ cmentarz jest cmentarzem nikt nie chce likwidować grobów żołnierzy, którzy zginęli nawet niemieckich, bo przecież po wejściu do Unii Europejskiej, szczególnie na Mazurach, prawda, pojawiła się cała masa odkrytych cmentarzy nie Niemców, żołnierzy niemieckich. Niestety, w PRL-u te cmentarze radzieckie traktowano również jako pomniki przyjaźni. W cudzysłowie oczywiście. My również nie potrafimy wytłumaczyć dokładnie, jasno i wyraźnie, że chodzi nam o cmentarze, że chodzi nam. Tylko i wyłącznie o pomniki tych, którzy nie uważamy za wyzwolicieli, a za ciemiężycieli. Różnego rodzaju generałów, jakichś tam mękawudzistów, różnych tych dzierżyńskich, różnych takich historii. Nikt nie rusza i nie będzie ruszał cmentarzy nikt tych cmentarzy nie bezcześci. Tak samo jak nikt nie powinien i nie ma prawa bezcześcić polskich cmentarzy gdziekolwiek na świecie są. Z pomnikami jest inna sprawa. Niestety to wszystko razem była w PRL-u traktowano jako pomniki walki męczeństwa, czy jak to tam się nazywało, nie pamiętam po prostu już, jak to się nazywało, w związku z czym my od tej spuścizny nie potrafimy się cały czas odciąć. Bo z jednej strony, <coughs> przepraszam, wydajemy jakieś ustawy o zakazie, Używania symboli totalitarnych, takich jak oczywiście swastyka czy gwiazda czerwona. Z drugiej zaś strony, co chwilę słyszę o inicjatywach, takich trochę jak na Litwie, żeby to wszystko zebrać w jednym miejscu i zrobić z tego muzeum i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem temu przeciwny, bo jak byłem na Litwie, a byłem na niej trochę. To pojechaliśmy do takiego miejsca, które pewien rosyjski oligarcha kupił i wszystkie pomniki postsowieckie zebrał w jednym miejscu i pokazywał. widziałem ludzi starszych i litwinów pokazujących, patrzcie jak to było za socjalizm, z takim tęsknotą w oczach. osobiście bym to gdzieś albo przemień ze albo wsadził gdzieś do jakiejś pakamery, do jakiegoś magazynu. Jak ktoś będzie kręcił film, to będzie mógł go wypożyczać i na tym będzie się, i na tym będzie się zarabiało. I tak to moim zdaniem powinno być. Natomiast jestem absolutnie przeciwny niszczeniu i dewastacji cmentarzy zwykłych, normalnych żołnierzy, którzy zginęli, nawet jeśli tam jest ta gwiazda czerwona, czyli symbol tej... Symbol tego komunizmu, ale to byli zwykli żołnierze, którzy, tak prawdę mówiąc, niewielu z nich umiało czytać i pisać, i niewielu z nich wiedziało, gdzie jest, tak prawdę mówiąc, bądźmy, bądźmy szczerzy. Dajmy sobie, już z tym, dajmy sobie już w takim razie z tym spokój i jakieś pewne, jakieś pewne rozwiązania prawne powstaną w tej zasadzie. Natomiast z Rosji trzeba wyraźnie powiedzieć, cmentarz to cmentarz, a pomnik to pomnik. Po prostu. I tak powinno, i tak powinno być. Przepraszam, czytam sekumenta, komentarze. No tak, Mariusz Kronowski mi tutaj przysyła jakiś tego, z Biot Michał Wójcik, rzucić im te pomniki z samolotu. No pomniki można im zrzucić z samolotu, proszę bardzo. Tylko, tylko gdzie? No może jeszcze naładować je czymś, żeby trochę tam, prawda, narozrabiały no, te pomniki. Ale spokojnie, pomniki to są pomniki. Jeszcze raz powiem, cmentarz to cmentarz. E jeszcze coś tutaj, proszę Państwa, proszę wybaczyć, ale muszę sięgnąć tutaj trochę niżej. O, bo tu Pan... O właśnie, jeszcze jest jedna rzecz. Pan Mariusz Surykatka podesłał mi artykuł, bardzo ciekawy artykuł z polityce.pl, czym jest ruch narodowy, ruch narodowy i czy ma jakiekolwiek związki z komunistycznymi służbami. Niestety jest to program, jest to temat na o, duży program. I to program wspólny z przedstawicielem jakiegoś ruchu narodowego. Problem z polskimi narodowcami to jest problem po prostu problem okładek, jak ja to mówię. Oni uważają, że każdy, kto będzie używał narodowego, w cudzysłowie, języka patriotycznego, języka i chodził w patriotycznych ciuchach, to już jest od razu narodowiec. To nie jest tak do końca. Autor wskazuje nieźle na pewne konotacje, na przykład z wsi i z byłymi służbami, przypomina rzeczywiście polecenie Kiszczaka wydane już na koniec służby bezpieczeństwa. W lutym 1989 roku. Jest to artykuł ciekawy i to jest prawda. Ja trochę o tym pisałem, o różnych rzeczach. W III RP to było widać i nie tylko w naszym, bo przy okazji Kongresu Wszechsłowiańskiego, organizacji założonej przez SWR w Polsce, z Rzesza, na którą się dało złapać nawet część tych ruchów narodowych. Tak jest, ale artykuł jest krzywdzący. To są młodzi ludzie, bardzo często ludzie o nastawieniu patriotycznym i bardzo często ludzie naiwni, których łatwo wykorzystać. Niestety w Polsce jest tak, że o ruchu narodowym przypomina, przypomina się wyłącznie przy wyborach. Wtedy ruch narodowy jest bardzo ważny. Wtedy, był, wtedy ruch narodowy jest bardzo ważny, bardzo się wszystkim, bardzo wszystkim podoba wszyscy walczą o to, bo to są głosy, wszystko jest pięknie, ładnie, ale kiedy przychodzi do obchodów stulecia niepodległości Polski, wtedy zapominamy o ruchu narodowym i wolimy te tradycyjne, proeuropejskie partie. Tak to niestety wygląda, przy czym jest jeszcze jedna rzecz, ja już kiedyś napisałem, że ale w związku ze swoją przeszłością nie będę się przecież wtrącał w żaden ruch narodowy, że ruch narodowy potrzebuje definicji, jasnych, konkretnych definicji, Potrzebuje jasnego, konkretnego programu politycznego i a nie takiego hura patriotycznego, ach, naród jest najważniejszy i tak dalej, i tak dalej. To musi być konkretny, jasny program. I konkretnego, jasnego programu ekonomicznego. Może nawet przede wszystkim ekonomicznego i właśnie zdefi, który to wszystko razem zdefiniuje ideę narodową. My posługujemy się bardzo często słyszę Endcja Dmowski i tak dalej, ale mało kto pamięta, że Dmowski to pisał w określonej sytuacji politycznej w latach trzydziestych, prawda? Czasy od tej, od tej pory zmieniły się czasy. Część jego idei jest rzeczywiście ideą ponadczasową, ale część zastarzała się. I tego Dmowskiego trzeba przetworzyć, przetłumaczyć i dopasować do tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj Anno Domini 2017. Także, proszę Państwa, tak to właśnie wygląda. Jeszcze się muszę zastanowić, bo coś sobie tu nabazgrałem. Aha. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, nawiązując do wczorajszej komisji. Ja obejrzałem sobie raz jeszcze przesłuchanie tego pana, który był tym handlarzem. Właściwie wynajmował czy wynajmował tych czyścicieli, czy nie tego. Czy handlarzem tych wierzytelności, i muszę powiedzieć, że po jego przesłuchaniu mimo wszelkich starań pana ministra Patryka, jak i ja widziałem, że ten facet się czuje absolutnie bezkarny. I jest bezkarny, proszę państwa, i będzie bezkarny. Ja nie mogę podać jego nazwiska publicznie. Ja nie mogę powiedzieć tego, co o nim myślę, ponieważ stanę przed sądem i on wygra. I on autentycznie wygra to wszystko. Niestety, tak to jest. To nie jest tylko kwestia sądów. I kwestia reformy sądownictwa to jest także kwestia mentalności, która niestety nas drąży, a jak również kwestia wadliwego prawa. I przechodząc do sądownictwa, wszystkim też się dzisiaj naczytałem na temat krs i różnych pod, na temat tego, że odmówiono ministrowi, Dziobrze, KRS odmówił mianowania tych wszystkich ludzi. I tak będzie, dopóki nie zmieni się ustawa, nie wejdzie jakaś reforma, a generalnie to bez względu na to, jaka ustawa wejdzie, ona i tak będzie zła, ponieważ uważam, że jedyną możliwością jest obieralność sędziów, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ten, który startuje w tych wyborach, musi, czy chce, czy nie chce, spełniać pewne warunki, ale żeby to osiągnąć, trzeba by zmienić Polskę jakościowo czyli jakościowo zmienić partię, zmienić z partii leninowskich, bo to są wszystko partie leninowskie, ze strukturami leninowskimi, na wzór partii leninowskich, te, które Lenin opisał kiedyś, z komitetami centralnymi, z kółkami młodych, z komitetami politycznymi, komisjami rewizyjnymi, bez względu na to, jak się nazywają, jakie noszą barwy, to jest ta sama zasada i tak jest w Europie poza Wielką Brytanią. I to trzeba zmienić na rzecz partii wyborczych, takich jakie są w Stanach Zjednoczonych, czyli zupełnie innego podejścia do ruchów partyjnych, po prostu. To mają być partie wyborcze bez działaczy, bez liderów, bez dotacji państwowych. Przede wszystkim bez dotacji państwowych. Państwo nie może utrzymywać partii w tym momencie. Jeśli do tego dojdziemy, to wówczas dojdziemy do obieralności sędziów, wtedy nie będzie problemu, czy. Minister, czy mianowanie sędziego przez ministra jest polityczne, czy KRS jest polityczny, czy niepolityczny, i nie tak dalej, bo w tym systemie, jakim jest każdy. Każdy sąd będzie sądem politycznym, czy chcemy tego, czy nie chcemy. Niestety, i to jest rzeczywistość, ale to już jest też program na inne audycje. Może rzeczywiście zaproszę kogoś, żeby z kim pogadać. Dobra, wiem, że są mecze. Spieszycie się państwo, więc kończę tą moją kontrwywiadowczą charakterystykę terenu 006, uwaga, jutro jest 007, z licencją na zabijanie. Też zaproszę od godziny 20.30, sądzę, że to lepsza pora, bo kończą się wszystkie programy publicystyczne, nawet program .d, więc zrobimy sobie po tym wszystkim KHT. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc.